Witam Państwa w programie Perły i Wieprze. Jak zawsze jesteśmy w klubie 35 mm na ostatnim piętrze Multikina w warszawskich Złotych Tarasach. I jak zawsze będziemy mówić o perle, ale w taki sposób, że jeśli coś w tej perle jest nie tak, to nie będziemy przed Państwem ukrywać. No w końcu to Perły i Wieprze. No i w końcu, skoro wyjątkowy film, to musi być i wyjątkowy gość. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Szczepkowska, a wybitnym i wyjątkowym filmem jest Kochanica Francuza. Wyjątkowy to jest film, Pani Joanno? Wyjątkowa to jest powieść. I to na pewno. Znaczy, Pan rozmawia z wielbicielką powieści. Więc zawsze tak jest oczywiście, że jak się idzie na coś, co się już zna i co się lubi, a to jest ekranizowane, czy też się to ogląda, to jest się sceptyczny. I ja też właśnie się bałam, co zrobią z moją ukochaną książką. Tym bardziej, że to była powieść, do której się przymierzano wiele lat i ona okazała się wyjątkowo trudna do zaadaptowania. Tak. Był zrobiony kilkanaście lat wcześniej, bo nasz film Kochanica Francuza powstał w 1981 roku. Kilkanaście lat wcześniej była adaptacja zrobiona z myślą o Vanessie Redgrave, która miała zagrać główną rolę, ale wszyscy stwierdzili łącznie z nią, że to jest niedobry scenariusz i trzeba szukać dalej, aż wreszcie znalazł się Harold Pinter, który zrobił scenariusz zupełnie inaczej niż wszyscy. No i powstała Kochanica Francuza. Czy on dobrą robotę zrobił? Taką sobie, moim zdaniem. Ja to bardzo proszę. A to muszę wziąć, tak? No bo już jak zaczyna Pani od narzekania. To co mam tak robić? Dobrze. On bardzo twarzowa jest. Ale co było nie tak z Haroldem Pinterem? Teraz, bo ja mam uczucia macierzyńskie i teraz cię do naszego prosiaczka. Więc tak, wartość powieści moim zdaniem polega na tym, że czas dawny jest opisany językiem współczesnym. Mało czas dawny, tego, czyli czasy wiktoriańskie. Jest czas wiktoriański jest opisany nie tylko językiem współczesnym, ale też z wiedzą współczesną o człowieku. Mhm. Także jeżeli na przykład tam jest erotyzm przecież, właśnie główną rolę odgrywa, prawda? To no opisujemy, ale ja teraz chciałam o erotyzmie samym. To na przykład jest opisany orgazm z całą wiedzą dzisiejszą o tym zjawisku. Mhm. Czyli czas mamy wiktoriański, natomiast spojrzenie na człowieka, również od strony psychologii, z całą dzisiejszą wiedzą. I to strasznie trudno, tę wartość trudno przełożyć. Ale że tak w filmie jest. Bo... No bo w filmie się tego... Znaczy, ja tego od filmu oczekiwałam. Ja rozumiem, czyli że będzie stan wiedzy wcześniejszy w filmie pokazany, tak? Że będzie stan wiedzy dzisiejszy. No, a to nie jest tak? Nie, bo jest właśnie przełożony na ten wątek tych współczesnych ludzi. No, mamy po prostu dodany drugi wątek. Mamy jakby powtórzenie całej tej sytuacji w rzeczywistości współczesnej. No i taką zabawę trochę właśnie tym, co się zmieniło pomiędzy czasami wiktoriańskimi a naszymi. Ale właśnie, czy to jest taka zabawa? Znaczy, ja nie widzę tam, co się zmieniło. Jeszcze jest jedna rzecz. I to będzie już najgorsze, to będzie największe zaskoczenie, bo ja widzę, że mam do czynienia z fanem tego filmu. No, ja bardzo lubię Kochanicę Francuza i nie ukrywam, że bardzo mi się podoba Meryl Streep w tej podwójnej roli. I teraz. Znaczy, ja uwielbiam Meryl Streep i tutaj nie ma co, to jest największa aktorka filmowa naszego czasu. Ale ponieważ kocham tę powieść, wyobrażałam sobie ją raczej bliżej, powiedzmy, nie mogłaby już tego dziś zagrać, ale Liv Ullmann. Ja nie wierzę w to, że Meryl Streep, jej osobowość, taka zborna, taka osoba, która widzę, że panuje nad sobą, że na przykład może być prostytutką. Bo my musimy w tej powieści, ta osoba jest, to jest sama tajemnica. Nie wiemy nic.
kim ona może być prostytutką, może być damą, kłamie, nie kłamie, chora, nie chora, złamała nogę, nie złamała, nie wiemy. Tymczasem ja nie wierzę, że ta dama być może po prostu chodzi po ulicy i zwabia mężczyzn. A przecież Meryl Streep może zagrać wszystko i każdego. Nie dość tego, może mówić głosem i językiem nieswoim również, bo przecież to jest Amerykanka, która dla potrzeb filmu, jak wiadomo, uczy się akcentu odpowiedniego. Tutaj mówiła angielskim akcentem, dobrze bardzo tak, podsłuchanym. Tak, od tej strony tak, tylko ja mówię od strony osobowości, od tej, co jest nie do zagrania. To jak znaczy to nie tego, do zagrania? No nie pani do zagrania. Pani aktorka mówi, że coś jest nie do zagrania? To znaczy, oczywiście źle, źle dwuja, w ogóle dwuja. Do zagrania, ale ja tutaj tego nie widzę. To czyli znaczy, źle ja zagrała. Zagrała, co zagrała fantastycznie moim zdaniem. Zagrała, bo przecież taka jest podwójność w tym filmie, że widzimy aktorów, którzy grają, że grają. Znaczy, bo wiemy, no tak, że to jest para aktorów. Ten nowy wątek dopisany przez Pintera, to mamy aktorów grających tamtą sytuację. I teraz my wiemy, że oni prywatnie są w sobie zakochani i jednocześnie widzimy, jak grają i ta cała jakaś sfera miłosna narasta i między tą parą i tą parą. Więc to jest oczywiście, to jest fantastyczne. I na przykład ja strasznie lubię scenę w lesie, który to las jest, no ja mówię o filmie w tej chwili, jest jakiś taki w ogóle sztuczny. Znaczy po prostu czujemy dekoracje. I tam Meryl Streep gra, że gra. Na przykład to jest majstersztyk. To znaczy ja czuję, taka potrójna rzeczywistość. Tak, że to jest coś więcej. To znaczy ona gdyby miała do zagrania tylko tą postać, to grałaby to trochę inaczej. A oni tam, zresztą oboje, taki naddatek, znaczy tam jest trochę więcej aktorstwa, niż normalnie powinno być. To mi się szalenie podoba. Oboje, to jeszcze mówimy o Jeremy Ironsie. Tak. Proszę się rozstać z wieprzem, już nie narzekajmy zbyt wiele, chociaż zastanawiam się nad tym, czy pani jako miłośniczka powieści widziała w powieści to, co ja widzę w filmie Kochanica Francuza, to znaczy taką fantastyczną próbę manipulowania przez kobietę zasadami wiktoriańskimi, to znaczy ofiara, bo niewątpliwie kobiety były ofiarami wiktoriańskiej obyczajowości i moralności, nagle zaczyna tymi wszystkimi swoimi ograniczeniami narzuconymi przez społeczeństwo manipulować w swojej obronie przeciwko tym stereotypom społecznym. Ale i dochodzi oczywiście do perfekcji w tym. Ale oczywiście. Mało tego, nie wiemy do końca, czy to, co jest nazwane obłędem, nim jest, czy nim nie jest. Czy to jest obłęd na własne życzenie, czy też jest to całkowicie świadoma manipulacja. Znaczy w ogóle niewiele wiemy. Tam są bardzo ciekawe w tej powieści te pierwsze próby zrozumienia człowieka, zrozumienia od strony psychologicznej, prawda? Opowiadanie o tej melancholii, która być może jest po prostu depresją, jest zupełnie dzisiaj inaczej kwalifikowana. To jak oni ją widzieli jako kogoś, kto jest inny zupełnie. Natomiast ona rzeczywiście, żeby istnieć, musiała wyjść z ram. Tylko na przykład czego mi brakuje i co mnie zachwyciło w tej powieści, co nie było też napisane wprost, że to jest po prostu dusza artystyczna. Ta kobieta. To znaczy jej potem, gdzie ona znajduje jakieś spełnienie, to jest też inaczej napisane w tej książce, ona po prostu znajduje siebie w tej pracowni. Ona tam się czuje dobrze, nagle wśród obrazów, bo to jest natura twórcza i chyba tu jest w ogóle klucz. Ja teraz rozumiem, o co pani chodzi z tą zmianą. Mianowicie Meryl Streep jest taką osobą trzeźwo stojącą na ziemi, taką pragmatyczną i robi wrażenie cały czas pragmatycznej, a to, co pani mówi, jest właściwie nie do pogodzenia z pragmatyzmem. Tak, tak jak ja przeczytałam tę książkę i to, czego ja chciałam od tego filmu, to właśnie to obejrzenie blisko
Zresztą nie ma tam zbliżeń prawie w ogóle w tym filmie. To jest też ciekawe, że to jest taka, tak pokazywane w takim jednym planie głównie. Chyba, że się coś mylę. Nie no, ale nie jest dół. Są bardzo bliskich planów rzeczywiście nie ma, takich bergmanowskich dla Woody Fullman. Nie ma, a ja lubię, żeby kamera zaglądała w oko. Ale ja rozumiem, że to jest osoba, która nie znała przyczyn swojego niepokoju. Mhm. A przyczyna niepokoju leży w naturze twórczej. I tam jest tylko jedna taka scenka w tym filmie, gdzie ona maluje swoje w lustrze, patrzy na lustro, w lustro i maluje samą siebie. Więc ja bym chciała tego więcej. Ja bym chciała więcej. Przyszło mi do głowy coś zupełnie przewrotnego. Czy to wszystko, co pani mówi, nie wynika z faktu, że pani w tej powieści widzi trochę siebie? A to bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, no ale to tak się też pewnie czyta książki. Że tak, się utożsamia z bohaterą, bohaterką. Naturalnie jakąś część siebie, nie przyszło mi to do głowy, ale bardzo możliwe, że ja przeczytałam swój własny niepokój. Bo ja też rysuję bardzo dużo. Właśnie tak coraz bardziej widzę panią, gdy pani opisuje, jaka jest ta bohaterka. Ja widzę Joannę Szczepkowską. Aha. Wcale się nie dziwię, że Meryl Streep pani nie zagrała. Pewnie by nie umiała. A pani by zagrała tę postać? Czy ja bym Meryl Streep zagrała? Nie, tę postać. Tak... Kochanicę Francuza. Bardzo chętnie. Naprawdę. Znaczy właśnie raczej, gdybym grała, to raczej to. To znaczy to niepokój osoby, która nie wie co jest, dlaczego, a jednocześnie to się całkowicie, to się zupełnie nie mieści w ramach społecznych. Tak. I myślę, że zresztą tam są bardzo dobre te sceny takie erotyczne, ale też gdzieś mi tego jest za mało, bo w książce to jest bardzo opisane, bo to też jest. To znaczy ona odnajduje swój erotyzm, który jest niezwykle burzliwy, a to jest jednak opowiedziane tylko tam. Zagrałabym chętnie, no ale co zrobić? No już mi ktoś odebrał. Odebrała pani rolę, no, Meryl Streep. Jestem przyzwyczajona. Może na koniec powiedzmy jeszcze, że powieść napisał John Fowles i gdyby państwo chcieli porównać, to bardzo proszę. A teraz zapraszamy już na pokaz filmu Kochanica Francuza z roku 1981 z Meryl Streep w roli głównej. Dziękuję.